Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Kilewicz. Madam. Witamy was w... Nie wiem, jak to się stało, ale mamy już grudzień, słuchajcie. Jezu, tak szybko to leci, no. No i a grudzień, koniec roku, Sylwester, i bajla. I święta, na święta najlepiej kupić naszą książkę. Zdecydowanie. Jak teraz zamówicie, to jeszcze wam przyjdzie na gwiazdka. Czy dla siebie, czy dla kogokolwiek, to nie ma znaczenia. Tak, tak, możecie dla nikogo nie kupić, ale po prostu kupcie. Po prostu ją kupcie. Dobra, ale słuchajcie, bo jest ważne tutaj oświadczenie. Mijający rok był niezwykle bogaty w różne wydarzenia. Nieprawda. Również te nieprzewidywalne. Krótko mówiąc, mógł nas zadziwić, ale i zmęczyć. Jaki będzie nadchodzący? Tego nie wiemy, ale na pewno nie pozostanie obojętny. Dlatego proponujemy ci dobrze zakończyć ten rok i dobrze rozpocząć nowy. Informuje Radio Maryja we wpisie, który reklamuje imprezę sylwestrową. Tak, tak, Radio Maryja organizuje Sylwestra i słuchajcie, będzie zajebiście się działo. Program Sylwestra, który organizuje katolicka rozgłośnia z Torunia, mocno różni się od tego, z czym zazwyczaj kojarzy nam się podobna impreza. Nie tylko pod względem atrakcji, ale również samego terminu. Czyli Sylwester będzie w inny dzień? Słuchaj. Sylwester z Radio Maryja nie trwał 3 dni. To będzie jak opener. Nie, to będzie... Co to jest? Opener będzie. Opener. Spenak. Sylweder. O Boże! Mysza, co się dzieje? Mysza chce chyba na Sylwestra. No wiem, że to było suche, ale już bez przesady. Czas na zastanowienie i zatrzymanie nad sobą i mijającym rokiem. Modlitwa, Eucharystia, ale i dobre spotkania z innymi ludźmi. Świetna zabawa. Kto był z nami w ubiegłym roku, ten wie. A czyli to jest jakaś impreza cykliczna już. Najwidoczniej. Od między 30 grudnia, kochani, a 1 stycznia, gdybyście mieli wątpliwości, będzie to odbywało się. Ale, jest jedno ale. Mhm. Ponieważ ta impreza skierowana jest wyłącznie dla młodzieży. W wieku 13-19 lat. Żartujesz! O mój Boże! Dlatego też stacja zaapelowała do rodziców i dziadków. Zachęcamy do polecenia naszego spotkania waszym dzieciom i wnukom. To może być dla nich dobry, wartościowo spędzony czas w gronie rówieśników. Co ty myślicie? Czy to jest dobry i wartościowy czas? No cóż, ciężko mi powiedzieć, ale gdybyście wahali się i tacy byli, nie wiem. Czy jechać, czy nie jechać, po prostu. Bo plan jest dobry. To słuchajcie, okazuje się, że Radio Maryja postanowiło zaszaleć, aby po prostu chyba było tak na bogato. No. Postanowiło zaproponować w ramach zabawy sylwestrowej. Denzel będzie śpiewał. Nie będzie nikt śpiewał, ale możecie bezpłatnie spać. Gdzie? Możecie spać bezpłatnie w hotelu akademickim Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Czyli to jest chyba... Ta szkoła Rydzyka. Tak, to jest... Czyli możecie jechać na imprezę do Rydzyka i spać u Rydzyka. W sensie, ja myślę, że ktoś to powinien zrobić, aby to udokumentować. Tak. Ale ja tego nie zrobię. Po prostu zrobić o tym, wiesz, ukryta kamera. Tak, o to mi chodzi. 3 dni po prostu. Jeżeli ktoś jest na tyle dzielny, to zachęcam. Słuchajcie, jedyne koszty, które będą musieli ponieść młodzi ludzie, to te związane... Prezerwatyw. Z wyżywieniem tylko. Tylko z wyżywieniem. Tylko z wyżywieniem. Czyli gumki są za darmo. 150 zł. Czyli 150 zł wyżywienie za 3 dni? Coś mi tu śmierdzi. Ciężko. Może tylko opłatek. Tegoroczna impreza przebiegnie pod hasłem. No. Życie to coś więcej. Donald.pl zabiera nas na Słowenię, gdzie dzieją się rzeczy ważne. Ponieważ słoweńska inspekcja pracy nałożyła grzywnę w wysokości 1500 euro na rodzica influencera, który wykorzystywał swoje dziecko do zarabiania pieniędzy w sieci. Inspektorzy uznali to za nielegalną pracę dzieci, ponieważ twórca nie otrzymał pozwolenia na pracę dla osoby poniżej 15 roku życia. Proszę. Co za szalone państwo? Historia rodzica influencera to pierwszy przypadek, kiedy twórca internetowy został ukarany grzywną za pracę swojego dziecka bez pozwolenia. Rodzice postanowili złożyć apelację do sądu, który jest w trakcie badania tej sprawy. No i tutaj Donald przytacza, jakie prawo obowiązuje w Słowenii dotyczące pracy osób
poniżej 15 roku życia. Okay. Że tam ileś godzin, że coś tam, że sroś tam. Coś tam. Ale mnie najbardziej zainteresowało w tym artykule. Moi drodzy, na okładkę tego artykułu Donald.pl wybrał zdjęcie Psycho Couple aka The Happy Family oraz, bo to jest zbitka zdjęć, rodziny Andziax. No tak, tak, to podobny poziom jest. Czyli... No jakby... Czy oni sugerują, że Andziax trafi do więzienia? Ja nie wiem, bo ja nie znam, jak wygląda prawo w Polsce względem pracy dzieci. Według mnie, podobnie jak i ciebie, no nie jeżeli wiem, się nie mylę, to dzieci powinny pracować w kopalni. No tak jak kiedyś. Tak, dokładnie. I wszyscy byli szczęśliwi. Oczywiście, że tak. No, ale wymyślili sobie, że nie, że coś tam. Trzeba się uczyć jakiejś szkoły, sroś tam. Tak, ale jak to jest do końca? Kochana, to nie wiem. Jeżeli ktoś wie, to prosimy o w komentarzach informacje, podanie informacji, co i czy po prostu kto i kiedy idzie do więzienia właściwie. No a na ile idzie do więzienia, już dajemy taki tytuł, tak, musi ale taki na... tytuł, bo to tak, jest przerażające, ale nie wiemy co zrobić na Angelice. Ile? Na ten? Na dożywocie? Dożywocie. Ups! Portal ofeminin.pl. Tak, jest taki portal, pozdrawiam. Słuchajcie, podaję tutaj wstrząsające informacje. W kwietniu 19-letnia Irlandka trafiła do szpitala, wyobraź sobie. No to nie fajnie. Ale nie znasz powodu. Jeszcze nie. Przez 2 lata powstrzymywała się przed puszczaniem gazów w towarzystwie swojego chłopaka. Tak było, tak dobrze, było. Że to przynajmniej mi nie grozi. Nie sądziłam, że trafię z tego powodu do szpitala. Słuchajcie. Dziewczyna po raz pierwszy zdała sobie sprawę, że dzieje się coś złego, gdy doświadczyła w pracy ekstremalnego bólu brzucha. Nastolatka zgłosiła się do lekarza, który następnie skierował ją do szpitala. Zaczęłam obwiniać mojego chłopaka, ponieważ przy nim zawsze wstrzymuje bąki. To jest jakieś śmieszne słowo, takie głupie. Bąki, Jezu. I jeszcze, dlaczego tak samo nazywa się owad? Tak, to prawda. Co on ma wspólnego z twoim pierdem? I słuchajcie, słuchajcie, okazało się, no, że z tego powodu pękł jej wyrostek robaczkowy. O mój Boże! Więc to nie są żarty. Ale i dalej, dalej, bo to jest po prostu, to jest teraz nowy ruch, wiecie... Antybąkowstwa? Nie, to jest właśnie ruch pro-bąk. Zgłaszają się kolejne jakieś influencerki postacia kobiety ogólnie, bo kobiety podobno nie pierdziały. Dotychczas niektóre tak twierdziły. No. I mamy tutaj na przykład brazylijską influencerkę Wichtubę, również wylądowała w szpitalu, kochane. Ponieważ tak bardzo wstydziła się puszczać gazy w towarzystwie swojego chłopaka, że cały czas je powstrzymywała. Nad ranem trafiła na oddział z silnym bólem brzucha, spowodowanym nagromadzonym w organizmie metanem. Boże. Tak było. I to samo spotkało inną Brazylijkę, piosenkarkę Pacach, która również przez bardzo długi czas powstrzymywała się przed puszczaniem gazu w towarzystwie swojego partnera. Boże! Po tym, gdy musiała być hospitalizowana, postanowiła podzielić się swoją historią w mediach społecznościowych. Dziewczyny, nie wstydźcie się pierdzić przed swoim facetem, radziła swoim obserwatorkom. No, jakby, ja to popieram. Ja absolutnie to rozumiem, wspieram, to jest jakiś szokujący, to jest okropne, to jest wstrząsające. Ja oczekuję po prostu, że to spowoduje jakiś ruch pierdzenia. Tak. Proszę tutaj o komentarze. Czy już dzisiaj pierdzieliście? I jak dużo, a tutaj nawet mogę wam powiedzieć. Mogę wam powiedzieć. Nie. Jeszcze nie. Mamy taką informację, bo w ogóle to nie może być przypadek. Nigdy w naszym przypadku nie ma przypadków, że dzisiaj w momencie, gdy nagrywamy to wideo, to jest Światowy Dzień Puszczania Bąków. No, naprawdę. I z tej okazji mamy tutaj takie informacje, więc dokształćmy się. Dobra. Gazy, które powstają w wyniku naturalnych procesów żołądkowo-jelitowych organizmu, związanych z trawieniem i metabolizmem, mogą być albo ponownie wchłonięte przez ścianę jelita i ostatecznie wydychane przez płuca, albo wydalane przez odbyt. Badania pokazują, że mężczyźni i kobiety wytwarzają mniej więcej taką samą ilość gazów, a większość osób puszcza dziennie od 14 do 23 gazów. Wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie to. Więc koniec z kłamstwami na temat bąków. Free bąk! Free bąk! Free bąk! Napijmy się za to. Dziękuję wam bardzo. Zbieramy na leki.
Boże! Kupcie książkę. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do kupna książki na stronie www.ogrulami.pl. Do przedstawienia swoich nominacji w ogóle Poland Awards 2022. Na stronie jakiej? W ogóle Poland Awards Rocks! No i ogólnie komcie, suby i lajki mają wszystko, być. Wszystko, leci, leci, ma się to zgadzać, wszystko będę tu sprawdzać. Nara, peace!